Dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony wiktor Doktor, a to jest podcast BSSB BSS z tajemnic. Spotykamy się już po raz 68. Powiem wam, że ten tydzień był taki trochę dziwny, trochę pusty, trochę brakowało w nim biznesu, ale za to bardzo dobrze spędzony z rodziną na zupełnie innych kwestiach. Skupialiśmy się bardziej na rozmowach, na czasie spędzonym z bliskimi. A te kwestie biznesowe zawsze stały lekko z boku. No i u mnie też się tak wydarzyło. Także jest to pierwszy tydzień od czasu, kiedy nagrywam dla Was podcast BSS bez tajemnic, gdzie odcinki nie pokazywały się codziennie, a pokazał się w ubiegłym tygodniu tylko jeden. A później czas wolny. Mniej czasu na biznes, więcej czasu na rodzinę, więc i od podcastu troszeczkę odpoczęliście. No ale wracamy, wracamy i to jeszcze z końcem roku 2019. Odcinek 68, który ukazuje się w poniedziałek, a w poniedziałki, jak już wiecie, są to odcinki, w których rozmawiamy o ludziach BSS-u. I dzisiaj nie będzie inaczej, i też tak będzie. Mam dla Was dzisiaj sylwetkę kolejnej osoby, i żeby było tutaj ciekawie, nie jest to człowiek, który reprezentuje bezpośrednio sektor BSS-u czyli nie jest szefem żadnego z centrów operacyjnych, nie jest trenerem biznesowym, który w tej branży sobie dobrze radzi i ma swoją ciekawą ofertę do zaproponowania. Ten człowiek jest z otoczenia sektora BSS-u, ale zna go bardzo dobrze. Rozumie jego potrzeby, jest głodny wiedzy i dzieli się też swoim doświadczeniem, który wynosi z rozmów z szeregiem Reprezentantów sektora BSS. Ten człowiek, o którym będę dzisiaj mówił, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zakończył swoją edukację tam już ładnych kilka lat temu i związał się z branżą, no właśnie, z branżą meblarską. Człowiek, o którym będę dzisiaj mówił, jest dyrektorem sprzedaży w firmie Nowy Styl, która do niedawna nazywała się jeszcze Grupa Nowy Styl, ale po rebrandingu zostało samo Nowy Styl. A Nowy Styl jest jednym z głównych dostawców rozwiązań meblowych do sektora BSS-u. Ten człowiek zaczynał w branży jako junior project manager, a obecnie jest już na stanowisku dyrektora sprzedaży w miastach regionalnych. I swoją karierę z grupą Nowy Styl, a w zasadzie z firmą Nowy Styl. Ma już połączoną przez ostatnie, ostatnie 9 lat. O kim mówię? Mówię o człowieku, którym jest Sebastian Osuch. Nasze drogi skrzyżowały się ładnych kilka lat temu, wtedy, kiedy Sebastian uczestniczył w jednym z wydarzeń biznesowych, gdzie ja byłem prelegentem i Sebastian też był tam prelegentem. Tam żeśmy się poznali i tam od tamtej pory nasze drogi są skrzyżowane. No i dlaczego mówię o nim? Dlaczego mówię o Sebastianie, dlaczego w ogóle wspominam o branży meblarskiej, a ja w zasadzie człowieku, który reprezentuje branżę nawet już nie meblarską, tylko rozwiązań biurowych? Dlatego, że ta branża jest dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu zaraz obok kwestii kadrowych. Jedną z najważniejszych branż, dzięki której sektor BSS-u i w Polsce, i na świecie się rozwija, bo każde biuro należy dostosować do potrzeb jego użytkowników. I tutaj centra typu BSS, GBS, SSC, IT, Call Contact Center i wszystkie inne typy usług biznesowych, które są świadczone, nie odstają od tej normy i jak najbardziej potrzebują takiego wsparcia. Sebastian Osuch jest człowiekiem, który bardzo blisko z tym sektorem żyje. Bardzo często spotyka się z menadżerami reprezentującymi nie tylko działy zakupów, ale też przede wszystkim szefów tych centrów. I od nich czerpie wiedzę, na co w tej chwili te firmy zwracają uwagę, jak powinno być kreowane ich środowisko pracy, czego im potrzeba, jakich rozwiązań potrzebują itd. itd. No i to wszystko y, y, potem w swojej głowie Sebastian układa, przedstawia swojej firmie i z gotowymi rozwiązaniami te rzeczy trafiają do sektora BSS. Co warto tutaj o Sebastianie powiedzieć? Sebastian jest bardzo blisko branży, o czym już Wam wspomniałem. Dwa, często z nią rozmawia i to zarówno w bezpośrednich kontaktach, jak i poprzez różnego typu wydarzenia biznesowe. Ja Sebastiana często spotykam jako mówcę w różnego typu panelach dyskusyjnych, ale też i indywidualnych prezentacjach, gdzie prezentowane są właśnie optymalne rozwiązania biurowe dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. To, co myślę, że jeszcze warto powiedzieć, to to, że to właśnie dzięki Sebastianowi sektor BSS-u jest tak istotny w portfolio całego, całej firmy Nowy Styl. To dzięki niemu firma zaczęła bardzo mocno profilować się na dostarczanie rozwiązań do tego sektora. Sebastian, jak wspomniałem, już jest regularnym prelegentem na różnych konferencjach, ale warto zaznaczyć dwie konferencje, z którymi się związał dosyć mocno w przeciągu ostatnich trzech już lat, a w zasadzie cztery będą już za chwileczkę, i są to konferencje z cyklu BSS Tour. Oraz doroczna konferencja Pro Progresio, czyli BSS Forum. I to tam co edycję Sebastian ma wystąpienie na nieco inny temat. Także wydawać by się mogło, że o meblach czy o rozwiązaniach m, takich fit-outowych do firm można mówić ciągle to samo, a tu wcale tak prosto nie jest. Tych tematów jest cała Rzesza i Sebastian sobie jako prelegent bardzo dobrze na tym froncie radzi. Sebastian dużo rozmawia z branżą, co też powoduje, że przedstawia potrzeby sektora wewnątrz swojej własnej organizacji, a te przekładają się na bezpośrednią ofertę dla sektora BSS. To, co myślę, że jest jeszcze bardzo ciekawego, to to, że Sebastian bardzo często lubi spotykać się z firmami, zarówno w ich biurach, ale też i w showroomach firmy Nowy Styl. I to tam można na wyciągnięcie ręki dostać pełen zakres wiedzy na temat tego, jakie rozwiązania dla centrów operacyjnych typu BSS mogą mieć zastosowanie. Ja z Sebastianem już dwukrotnie spotkałem się w ich krakowskim showroomie, gdzie była zorganizowana dwukrotnie konferencja poświęcona branży BSS-u. I właśnie na terenie showroomu. Tam blisko setka różnych menadżerów miała okazję z jednej strony zapoznawać się z wiedzą, również tą niesioną przez Sebastiana, jak i zapoznać się z ofertą nowego stylu, co spowodowało takie uzupełnienie wszelkich informacji. To, co myślę, że jest jeszcze bardzo istotne, to to, że Sebastian posiada. Ogromną wiedzę na temat istniejących, ale też i potencjalnych klientów dla swojej firmy. Jest to dosyć cierpliwa osoba, która we wnikliwy sposób pozyskuje informacje na temat potencjalnych dla siebie organizacji i odpowiada na potrzeby swoich klientów. Dokładnie z oczekiwaniami tego, czego ci klienci potrzebują. Także jest dobrym słuchaczem i dobrym dostarczycielem później rozwiązań bazujących na informacjach, które od samego klienta otrzyma. To, co jest, myślę, jeszcze fajne do potwierdzenia i podkreślenia, to to, że Sebastian jest moim ambasadorem. A konkretnie nie moim, tylko Fundacji Pro Progresio. Pro Progresio ma taką sieć ambasadorów w różnych miastach. Są to osoby, które identyfikują się z działalnością Fundacji Pro Progresio i są zatrudnione w zupełnie innych firmach, natomiast podzielają model funkcjonowania i dzielenia się wiedzą, jaką ProProgressio zastosował w Polsce. I Sebastian jest takim ambasadorem na terenie Krakowa, za co ja jemu bardzo dziękuję. Także Sebastian, jeżeli słuchasz tą, ten dzisiejszy odcinek, no to duży ukłon w Twoją stronę, bo dzięki Tobie rynek krakowski też coraz więcej wie o tym, czym ProProgressio się zajmuje. To dzięki niemu myślę, że można stwierdzić, poddać taki komentarz firmy BSS-u zmieniają swoje biura. Także nie tylko je odświeżają, ale w ogóle zmieniają ich swoją koncepcję pracy. Dostosowują się do potrzeb swoich i swoich pracowników. Także tu jest. Sebastian jest osobą, która. Bardzo aktywnie w takim procesie uczestniczy. Słuchajcie, no to myślę, że tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję. To był odcinek 68 podcastu BSS Bez Tajemnic. Poniedziałkowe wydanie, w którym przedstawiałem Wam sylwetkę człowieka związanego z branżą BSS-u, czyli Sebastiana Osucha. Na koniec dodam jeszcze link do jego profilu na LinkedInie oraz link do strony Nowego Stylu, abyście zobaczyli o jakiej osobie. I o jakiej firmie dzisiaj mówiłem? A jeżeli chcecie spotkać Sebastiana, to na pewno spotkacie go 23 stycznia 2020 roku w Poznaniu podczas BSS Forum, bo to tam wraz ze swoją firmą zorganizuje strefę coworkingową podczas tego dorocznego wydarzenia, jakim jest BSS Forum. Dziękuję. Mówił do Was Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic.